W tę niedzielę czytamy jako Ewangelię przypowieść o zasiewie, która znajduje się w 4 rozdziale Ewangelii według świętego Marka. Odnoszę wrażenie, że ten niepozorny tekst podejmuje jednak jakże istotną prawdę, szczególnie aktualną dla nas dzisiaj. Święty Tomasz z Akwinu, jeden z najwybitniejszych umysłów późnego średniowiecza, jest autorem takiego pięknego zdania, które moglibyśmy najprościej przełożyć w ten sposób, a mianowicie, że dobro z natury swej, mocą swoją niejako się rozlewa po prostu, rozprzestrzenia się samoistnie. Innymi słowy, w dobru jest taka właśnie uniwersalna siła, która sprawia, że ono ciągle pracuje, ciągle przynosi owoc. Ja odnoszę wrażenie, że z tym właśnie mamy największy problem. Dzisiaj w jakiś sposób nie przykładamy wagi do tego dobra konkretnego, realnego, które jesteśmy w stanie podjąć, w stanie wykonać. I co więcej, nie doceniamy tego dobra i nie wierzymy w to, że w tym dobru jest nieprawdopodobna siła. Co więcej, tak naprawdę trzeba powiedzieć, że dla nas chrześcijan dobro to realne, czynione każdego dnia. To jest tak naprawdę jedyna nasza odpowiedź na wszelkie historie, na wszelkie przejawy zła i przemocy w świecie. Od nas Pan Bóg domaga się tylko jednego, żebyśmy, tak jak ten siewca właśnie w dzisiejszej Ewangelii, siali, czyli czynili po prostu, spontanicznie, z pełnym entuzjazmem to dobro każdego dnia. Bo to, co najpiękniejsze, ono ma swój czas owocowania. I trzeba temu dobru dać po prostu ten jego czas, nie nasz czas. My byśmy chcieli, żeby efekt był widoczny od razu, bezpośrednio. A dobro ma swój czas, swoją dynamikę owocowania. I jeszcze jeden paradoks tak naprawdę na koniec. Rolnik z dzisiejszej Ewangelii wie doskonale, że ten wysiłek potężny, który włożył w ten zasiew w jesieni, on tak naprawdę przyniesie owoc dopiero po długiej zimie. Innymi słowy, i wie doskonale, że w tym czasie owocowania on nie musi robić nic. To jest właśnie ten swoisty paradoks. Bardzo często dzieje się tak, że to nierobienie nic, nasze, ludzkie, jest najwspanialszą twórczością, która może się nam przydarzyć. Jest takie piękne motto, które mówi, że w sztuce, w twórczości, prawda, jak i w życiu duchowym, to jest bardzo istotne dla nas. Im mniej robisz, tym więcej tworzysz. To jest kapitalna prawda dzisiaj dla nas. Tak naprawdę dziś Pan Bóg domaga się od nas jednego, żebyśmy siali po prostu. Szli i tak jak ten siewca, pełną garścią, nie zważając na teren, jaki spotyka, po prostu sieje. Sieje ziarno, tak my mamy siać dobro. Wierząc w to, że jak powiedzieliśmy, ono ma swój czas przynoszenia owocu. Tak więc przesłanie dzisiejszej Ewangelii jest proste. Idźmy i siejmy dobro, hojnie, szczodrobliwie i nie odwracajmy się za siebie.